Dużo w naszym mieście ostatnio się dzieje. Między innymi widzą Państwo za moimi plecami remont płyty Starego Rynku, co uniemożliwia niektórym lokalom właśnie w tym miejscu prawidłowe funkcjonowanie. Ale to, co wynika z tych remontów, przyszłość wynikająca z remontów i rewitalizacji niektórych miejsc będzie tematem debaty, na którą zaprasza poseł RP Franciszek Sterczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to może zapytam, jakie są zarzuty, jakie są tematy w związku z tą debatą? Jak widzimy, w całym Poznaniu bardzo dużo się buduje, remontuje i urządza. I jest to rynek Łazarski, jest to plac kolegiacki, są to nowe torowiska, jak i ten obrazek za nami, czyli stary rynek. Te wszystkie inwestycje mają swoje dobre i złe strony w kontekście zieleni, a nie chcemy gadać tylko o drzewach, ale po prostu o tym, jak one wpływają na nasze życie, na jakość życia w mieście. I to doskonale widzimy, odczuwamy działalność drzew, jak wpływają na hałas, na upał. Teraz, w tym tygodniu szczególnie, kiedy w Poznaniu i w całej Polsce będzie fala upałów ponad 30-stopniowych. Dlatego te drzewa, ta infrastruktura zielona jest naprawdę na wagę złota. Dlatego dzisiaj uruchamiamy nowy cykl debat właśnie w ramach mojego biura poselskiego Poznań Przyszłości, bo generalnie uważamy, że to zjawisko betonozy, niestety ono jest ogólnopolskie, ale też ogólnoświatowe, tego jak powstają te inwestycje miejskie, jest wyzwaniem również dla miasta Poznania i będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby właśnie inwestycje, które będą tworzone w najbliższych latach, były jak najbardziej zielone, a jak najmniej betonowe. Będziemy o tym rozmawiać z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, z Anetą Mikołajczyk z Koalicji Za Zieleń Poznań oraz z Jackiem Maleszką z Biura Konserwatora Zabytków oraz z radnymi miejskimi, dzielnicowymi, z aktywistami, z architektami, z mieszkańcami. Słowem, ze wszystkimi zainteresowanymi tym, żeby właśnie Poznań był jak najbardziej zielony i żeby był jak najfajniejszym, jak najlepszym miastem do życia. Debata, rozmowa, od tego zaczynają się zmiany, ale czy pan wychodzi z jakąś myślą, zmianą, co powinno zmienić się w naszym mieście? No ja uważam, że przede wszystkim problemem jest taki podwójny standard, że niektóre inwestycje właśnie są traktowane poprawnie, ta zieleń jest tam potraktowana w sposób modelowy, tak jak na przykład na torowisku na Ramowicach, bardzo piękne mchy, nowe nasadzenia, to naprawdę robi dobre wrażenie. Niestety niepokoją mnie takie sygnały, jak przy okazji przebudowy torowiska na Ratajach przy Kurlandzkiej. Skierowałem do PIM-u interpelację z zapytaniem, jak drzewa tam będą potraktowane, czy będą przesadzone, czy będą wsadzone z powrotem, jak będą wyglądały nasadzenia rekompensacyjne, no bo uważam, że każda inwestycja w Poznaniu, niezależnie czy duża, czy mała, powinna być potraktowana z taką samą uwagą i troską o każde drzewo. Wspomniał pan o tym, że rozpoczynają się cykle debat. Ile tych spotkań jeszcze będzie? I tutaj mam jeszcze takie pytanie uzupełniające. Bardzo często mówimy, że w Poznaniu, w Wielkopolsce rozpoczynają się rzeczy wielkie. Czy ma pan nadzieję, że podobny cykl debat rozpocznie się w innych miastach, w których pan wspomniał, że ta betonoza występuje? To znaczy, ta debata jest ogólnopolska. I coraz więcej się pisze na ten temat. Między innymi Jan Mentzfeld napisał książkę właśnie Betonoza pod tym tytułem. W każdym mieście, w Warszawie, w Szczecinie, w Koninie, w Kaliszu te dyskusje odbywają się na mniejszym, większym forum. Ja też uczestniczę w takich wydarzeniach, bo jest to naprawdę poważny temat, który naprawdę odczuwają najbardziej osoby najstarsze i najmłodsze. Teraz latem jest to właśnie szczególnie czas odczuwalny, czas, w którym musimy się przyjrzeć temu, no bo widzimy, jak brak drzew wpływa na nasze życie. Ale no, ten cykl debat jest elastyczny. Chcemy na pewno porozmawiać o transporcie w Poznaniu, w Wielkopolsce osobno. Na pewno będziemy podejmować kolejne tematy, które są po prostu ważne dla wszystkich, niezależnie od tego, jaki kto ma, powiedzmy, rozmiar buta, czy ktoś ma bardziej konserwatywne, czy bardziej lewicowe poglądy. Są wartości naprawdę wspólne dla nas wszystkich, tak jak właśnie czyste środowisko, czyste powietrze, dostęp do zieleni w mieście, bo naprawdę od tego zależy to, jak nam się żyje w tych miastach, a mi, tak jak wszystkim zebranym na debacie, zależy, żeby się fajnie żyło po prostu w Poznaniu. Państwa i moim gościem był poseł Franciszek Sterczewski, organizator debaty, która ma odpowiedzieć na pytania, co zrobić, żeby w Poznaniu żyło się lepiej.